kontakt z Solidarnością Walczącą nawiązałem jesienią roku 1987. Początkowo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, o jaką organizację chodzi. Zgłosiłem się do swojego kolegi z harcerstwa, Adama Turuli, który był znany jako osoba zaangażowana także w działalność ZHR-u, a więc tej organizacji harcerskiej, która działała poza oficjalnymi strukturami. Zatem zgłosiłem się do Adama Turuli i poprosiłem o jakiś kontakt. Po jakimś czasie za sprawą Adama udało mi się spotkać z Markiem Żelaznym. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że Marek Żelazny działa w Solidarności Walczącej. Chodziłem wtedy do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach. Zaproponowałem, że na terenie mojego liceum można by zorganizować jakąś grupę osób, no, potencjalnych działaczy jakichś struktur podziemnych, którzy mogą pomóc w malowaniu napisów na murach, w kolportażu prasy podziemnej, w roznoszeniu ulotek. No i po pewnym czasie otrzymałem pierwsze zadanie. I to był ten pierwszy rodzaj mojej działalności. Mianowicie jeździłem w rozmaite miejsca i przywoziłem z nich wydawnictwa podziemne, książki, prasę z Warszawy, z Krakowa do Katowic, składając to w miejscach do tego przewidzianych. Składałem te wydawnictwa w lokalach kontaktowych, między innymi pamiętam na ulicy Mariackiej w Katowicach, choć osób, które były gospodarzami tych lokali, nie znałem z imienia, nazwiska. Za każdym razem taki adres był mi podawany i tam te wydawnictwa dostarczałem. Jak mówię, wciąż nie zdaję sobie sprawy z tego, że biorę w jakiś sposób udział w działalności Solidarności Walczącej, bo wtedy te etykiety organizacyjne nie miały jeszcze dla mnie większego znaczenia. Więc od tego się zaczęło. Po jakimś czasie ten kontakt z Markiem Żelaznym stał się słabszy. No i wtedy Adam Turula skontaktował mnie jeszcze z Anitą Gargas, o której, jak się dowiedziałem, mówiono wówczas jako o członku Konfederacji Polski Niepodległej. I rzeczywiście to się potwierdziło, tej swojej przynależności nie ukrywała. I przez kilka miesięcy to był mój główny kontakt, jeżeli chodzi o te struktury konspiracyjne na Górnym Śląsku, co doprowadziło do zbliżenia do struktur KPN. Te struktury były wewnętrznie dosyć zróżnicowane. Tam była grupa działająca na Uniwersytecie Śląskim i to właśnie z tą grupą związana była Anita Gargas. Z jej inicjatywy powołaliśmy Młodzieżowy Ruch Oporu, który działał w kilku katowickich liceach. To były głównie osoby, które znałem jeszcze z czasów szkoły podstawowej, z którymi bądź utrzymywałem kontakt, bądź ten kontakt odnowiłem, o których poglądach co nieco wiedziałem, więc na tej bazie stworzyliśmy taką pierwszą strukturę. No i latem roku 1988, po wznowieniu kontaktu z Markiem Żelaznym, ów Młodzieżowy Ruch Oporu został oficjalnie wpisany w strukturę Solidarności Walczącej. Sławkiem Bugajskim i z jego małżonką Barbarą Kowalczyk spotkałem się za sprawą Marka Żelaznego. To dokonało się dopiero jakiś czas, kilka miesięcy po tym naszym pierwszym kontakcie. Więc to nie było takie oczywiste. Ja sądzę, że z perspektywy czasu na to spoglądając, że no też Marek chciał, żebym się jakoś sprawdził i chciał nabrać zaufania do mojej osoby i dopiero wtedy do tego kontaktu doszło. No, Sławomir Bugajski był niewątpliwie człowiekiem o niepośredniej inteligencji, o dużym poczuciu humoru, o wielkiej wiedzy. I muszę powiedzieć, że ten nasz kontakt później był taki bardzo intensywny,
I dla mnie też bardzo rozwijający. Myślę tutaj nie tylko o tej stricte konspiracyjnej działalności, której Sławomir Bugajski niewątpliwie był animatorem, ale też o takim szerszym spojrzeniu na wiele spraw. Chyba to była właśnie osoba, która mnie zaraziła zainteresowaniem pisarstwem Józefa Mackiewicza, co jakoś w mojej biografii chyba odegrało znaczącą rolę. No i w pewnym momencie, kiedy już w 1989 roku Marek Żelazny wyłączył się na jakiś czas z tej działalności, no to Sławomir Bugajski był tym moim głównym kontaktem w Solidarności Walczącej. No w jakim stopniu przejąłem obowiązki Marka, który też później, ale to już po okrągłym stole, wyjechał do Stanów Zjednoczonych na bodajże pół roku. A więc no, ta nasza relacja niewątpliwie była bardzo bliska. Jadwigę Chmielowską poznałem, nawet też pamiętam dokładnie, w nowy rok 1989 roku. Dlaczego pamiętam? Ponieważ w noc sylwestrową przeprowadziliśmy wtedy taką dużą akcję malowania pod katowickim rondem, no, wykorzystując ten moment, kiedy miasto było puste. To zupełnie inne czasy, ludzie się nie bawili na mieście. No i wykorzystując to, że pierwszego no, służby były na tyle niemrawe, że szanse na usunięcie tych napisów były znikome. No i rzeczywiście te antykomunistyczne hasła wtedy obejrzało mnóstwo ludzi. No a pamiętam, że podczas tego spotkania, ono mogło być 1 albo 2 stycznia, w lokalu też konspiracyjnym, bo wtedy Jadwiga Chmielowska się ukrywała, zapytała, czy to nasza robota, bo akurat pod rondem przechodziła, więc stąd doskonale pamiętam ten moment. No i to był pierwszy kontakt. Nie mieliśmy regularnego kontaktu, bo takimi sprawami organizacyjnymi, jeżeli chodzi o Solidarność Walczącą, według mojej wiedzy Jadwiga Chmielowska się nie zajmowała. To była jednak domena z jednej strony Marka Żelaznego do pewnego momentu i Sławka Bugajskiego. No i z nimi utrzymywałem nadal ten żywy kontakt i to oni w zasadzie patronowali tej działalności Młodzieżowego Ruchu Oporu. Z tego co wiem, a wydaje mi się, że to jest wiedza oparta na takich poważnych przesłankach, to nawet teksty oświadczeń były autorstwa Sławka Bugajskiego, natomiast Solidarności Walczącej zależało, i to nie jest tylko górnośląska specyfika, na tym, żeby jednak podkreślać swoją łączność z Solidarnością lat 80-81. Mamy do czynienia w latach 80. z takim sporem o to, kto jest tym prawowitym dziedzicem tej pierwszej Solidarności. Czy te struktury związkowe, które postawiły na kompromis z komunistami, czy też ci radykałowie, którzy głosili wprost hasła antysystemowe, bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że wśród opozycji lat 80. taki stanowczy, jasno wyartykułowany antykomunizm nie był stanowiskiem jedynym. Byli tacy, którzy uważali, że system trzeba naprawiać i było ich wcale nie mało. No, Solidarność Walcząca jako ta główna siła antysystemowa oczywiście tu sytuowała się na przeciwległym biegunie. I pewną taktyką władz Solidarności Walczącej było eksponowanie tych postaci, które odegrały znaczącą rolę w ruchu związkowym w latach 80-81, czyli w czasie tej legalnej Solidarności. Jadwiga Chmielowska należała do takich osób, no stąd eksponowanie jej postaci, choćby poprzez podpisywanie oświadczeń jej nazwiskiem, no pełniła funkcję takiego symbolu, który służył budowaniu wizerunku Solidarności Walczącej. Oficjalne włączenie młodzieżówki, Młodzieżowego Ruchu Oporu w struktury Solidarności Walczącej nastąpiło, o ile mnie pamięć nie myli, we wrześniu 1988 roku. I także to był moment, w którym przystąpiłem do Solidarności Walczącej, składając organizacyjną przysięgę. Wkrótce później dołączyli do mnie niektórzy
koledzy z MRO, choć oczywiście nie wszyscy, bo to nie jest tak, że wszyscy członkowie młodzieżówki jednocześnie składali przysięgę w Solidarności Walczącej. Zresztą wiele osób, które były zaangażowane w działanie tych struktur SW, to nie byli członkowie zaprzysiężeni. Na tyle, na ile wiem, na podstawie rozmów z tymi ludźmi już później w latach 90. to właśnie tak było. Czyli przełom lata, jesieni 88 roku, to jest ten czas, kiedy włączenie MRO w struktury SW zostaje już oficjalnie przypieczętowane, także wydane zostaje w tej sprawie oświadczenie, które publikowane było w prasie Solidarności Walczącej, także w Przebojem. Z Kornelem Morawieckim poznał mnie Marek Żelazny i pamiętam, że spotkaliśmy się chyba za drugim podejściem. Za pierwszym razem do tego kontaktu nie doszło. Pojechałem do Wrocławia i czekałem w jakimś konspiracyjnym lokalu. Ale jak wiadomo, Solidarność Walcząca tutaj bardzo pilnowała bezpieczeństwa Kornela. Po tym, kiedy wrócił przez zieloną granicę do Polski, wcześniej został, jak wiadomo, z Polski wyproszony. No wiadomo, był ten nasłuch, były te skanery, które umożliwiały podsłuchiwanie Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, więc być może coś wtedy wzbudziło podejrzenia. Za drugim razem już do takiego kontaktu doszło. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. To musiał być rok 88. Myślę, że tak, że to była końcówka roku 88. No i Kornel zrobił na mnie duże wrażenie. Zresztą później kontaktowaliśmy się już znacznie częściej. No i do dzisiaj ta nasza relacja, mimo sporadycznych jedynie kontaktów, jest bardzo dobra. Jestem przekonany, że bez charyzmy Kornela Morawieckiego nie byłoby Solidarności Walczącej. Że nie przez przypadek to właśnie taki człowiek stworzył to najbardziej bezkompromisowe i najbardziej antykomunistyczne ugrupowanie, jakie w latach 80. funkcjonowało. No, niewątpliwie to był człowiek, który w jakimś stopniu przypominał też Sławka Bugajskiego. Mówiło się o Solidarności Walczącej, że to jest organizacja fizyków, prawda? I Kornel i Sławek to fizycy, zresztą nie tylko oni, ale jeszcze kilku innych wrocławskich działaczy Solidarności Walczącej. No, fizycy myślą w sposób dosyć specyficzny i potrafią otworzyć innym oczy na rzeczy, których pewnie my, niepoprawni humaniści, byśmy sami nie dostrzegli. No, tę znajomość z Kornelem, podobnie jak znajomość ze Sławkiem Bugajskim, także postrzegam jako takie swoje ważne doświadczenie życiowe, nie tylko to konspiracyjne.